sprawie. Cały czas się okupują ten salę sejmową, nie chcą wyjść z niej, mimo oczywistych obowiązków opuszczenia i nielegalności działania, dlatego że kiedy nie ma posiedzenia sejmu, to sala musi być zamknięta i mogą tylko upoważnieni pracownicy sekretariatu wejść na salę. A to wszystko jest odpowiedzialne. Jeszcze a propos tego sygnału telewizji, powiem pani taką informację, znalazłem na, w Polityce, tutaj czytam, że kluczowym rozgrywającym w spółce Emitel, która nie nadawa sygnału TVP, wtedy jest Witold Grabow, człowiek bliski PZP i to, był członkiem PZP, senatorem SLD, członkiem Rady Radiofonii i Telewizji. Panie Emitelu, to są sama agentura komunistyczna, pan jest zaszpikowany dzisiaj rano, słyszałam. Więc to się, i oczywiście tylko i to, że w czasie już potem przemówienie pani premier, właściwie w obszarze całej Polski, jest punktowo, jest uniemożliwione, jest słuchanie, a to jest oczywiście